Jak sprawdzić to, czy mam talent, prawda? Najpierw podrobiłam, przepraszam, nielegalnie. Mój brat mi załatwił legitymację studencką. Wystąpiłam w takim dolnośląskim przeglądzie studenckim poezji i prozy, a żeby się sprawdzić, zobaczyć jak. I to wygrałam. Niesamowity numer. Trochę oszustwa, ale już coś wiedziałam na swój temat, że coś w tym kierunku mogę pójść. Po czym załatwiłam sobie spotkania z bardzo słynnym aktorem. W tym czasie przed spektaklem, pół godziny przed spektaklem przychodziłam do niego i mówiłam mu wiersze. Na czwartym piętrze w Teatrze Polskim we Wrocławiu, w ciemnym takim zaułku. I pamiętam jeden dzień, w którym on był potwornie już mną znudzony i zaczynał się na mnie drzeć. Powiedział, mówiłam jakiś wiersz wielki o miłości. Coś takiego, że jak cię kocham, takie było. I on się na mnie dar, nie wierzę ci, nie wierzę ci. I doprowadził mnie do łez, to po prostu do łez. Zaczęłam tak potwornie przeżywać. Mówiłam, jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz. Co się stało? Ja nagle, wzbudził we mnie takie nieprawdopodobne emocje, że ja powiedziałam ten łez, lały mi się łzy, patrzyłam na niego, kompletnie się w nim zakochałam. I on w tym momencie wstał i powiedział, no teraz ci uwierzyłem, cześć. I poszedł. A ja zostałam na czwartym piętrze zakochana w aktorstwie.